Dobry wieczór Państwu. Ze Szczecina Piotr Moskwa. Mamy dzień 27 lutego 2017 rok. W związku z tym, że dałem wszystkim Państwu słowo o tym, iż będę kręcił filmy, będę publikował informacje, będę komentował, będę robił wszystko dla tej Polski, aby nasza Polska była Polska. Aby żaden wróg śmiertelny nie groził nam, aby to, co się dzieje w Polsce, było wszystkim wiadome, aby świadomość narodowa rosła, a Polska była wolnym krajem. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym chciałbym powiedzieć o planowanym, można powiedzieć, od 5 czerwca proteście przeciwko smugom chemicznym, które niestety, proszę Państwa, są zrzucane na Polaków z nieba. Czyli generalnie mówiąc, przy pomocy samolotów są stosowane opryski chemiczne Polaków. Proszę Państwa, temat od 5 czerwca roku 2016 zainicjowałem. 16 czerwca potwierdziłem, że takie protesty przeprowadzę. W tej chwili praktycznie jest mowa już o protestach i o marszach w 26 miastach. Pierwszy protest w Warszawie praktycznie miał się odbyć hipotetycznie w okolicach 10-15 stycznia 2017 roku. Niestety z powodów finansowych nie można było tego zrobić. Proszę Państwa, dopiero około 5 stycznia zebrano pieniądze na cel kosztów minimalnych, aby można było tworzyć materiały na ten temat, aby później te materiały dać ludziom do ręki, materiały edukacyjne, informacyjne, no to jak zresztą w każdej działalności tego typu, aby naród wziął informacje, no czytał i czerpał możliwe informacje, mówiąc krótko, dostawał świadomość. Proszę Państwa, nie udało się w styczniu w kolejnym czasie zrobić protestu. Raz, że było bardzo zimno, dwa, że ja, proszę Państwa, miałem dużo problemów jako organizator, nie tylko rodzinnych, ale też zdrowotnych. Pod koniec stycznia praktycznie rozchorowałem się, chorowałem 2 tygodnie, praktycznie 10 lutego wyzdrowiałem na dobre. W związku z tym, w tej chwili, od już kilku dobrych dni, na nowo podjąłem temat protestu i marszów w całej Polsce. Zgodnie z informacją, którą dałem już na Facebooku, planuję pierwszy marsz, protest marsz, zorganizować w Warszawie po świętach wielkanocnych. Oczywiście, żeby było jasne, ten pierwszy marsz przeciwko smugom chemicznym będę organizował kilka dni w przybliżeniu po marszu przeciwko bezprawie, również bezprawiu, również w Warszawie. Szanowni Państwo, oczywiście kwestia podania do publicznej wiadomości, terminu, trasy nastąpi niebawem. O to możecie być spokojni. Będę to robił czy przy pomocy filmu, tego typu nagrania, czy też będę robił tę informację przy pomocy artykułu, newsa, wiadomości czy komunikatu na stronach Facebooka, na stronie infoexpress.pl, czy też na Litwie, czy też już powiedzmy w domenie polskiej. Proszę Państwa, a teraz najważniejsze. Otóż wszyscy, którzy będą zainteresowani i są zainteresowani przybyciem na taki protest, marsz w Warszawie, będą mogli się czuć bezpiecznie. W związku z tym, że pomyślałem, aby wszyscy, którzy
baliby się identyfikacji, czy też nie chcieliby wystąpić z powodu obaw o swoją rodzinę, o siebie samych, postanowiłem wyposażyć ludzi w maski Guya Fawkesa i w związku z tym takie maski będę rozprowadzał dla Państwa zainteresowanych, którzy by chcieli. Oczywiście, tutaj mówiąc krótko, w ramach tego, że Państwo będą w stanie przekazać wsparcie w ramach tego zakupu na naszą akcję. Proszę Państwa, otóż takie maski dadzą możliwość, w cudzysłowie, odwagę każdemu Polakowi, rodakowi, przyjacielowi, który będzie chciał w niej wystąpić. Jak to będzie wyglądać? Rzecz bardzo jasna. Każdy będzie anonimowy, jak ten nasz anonimus. Nasz anonimus polski, można powiedzieć, anonimus, to nic innego jak Legion Prawdy. Proszę Państwa, jest wiele organizacji, instytucji, które założyłem. Oczywiście dla Polski i Polaków. Jeżeli ktoś zauważa moją pracę dla Polski, musi wiedzieć, że bardzo dużo robię. Robię to, czego się inni nie odważą. Na tym polega moja siła, że czym mnie więcej napadają i prześladują, działam jeszcze więcej. Niemniej jednak musicie Państwo mieć na uwadze, że oprócz działania też muszę żyć. W związku z tym, że zrujnowano mnie całkowicie, zrąbano majątek, wiadomą sprawą jest, że żyję dzięki Waszemu wsparciu. Dziś, mówiąc krótko o marsza, o tym wszystkim, chciałbym, abyście Państwo mieli na uwadze, jeżeli mam służyć Polsce, abyście mogli, czy też chcieli mnie wspierać, każdy, kto może, co może, abym ja mógł działać, abym mógł się podnieść. Bo kiedy ja będę podniesiony i będę mógł działać, będę służył jeszcze mocniej, jeszcze lepiej dla Polski i Polaków. Niestety, kiedy będę upadał i nikt mi nie pomoże i będą mnie jeszcze niszczyć, dla Polski już nic nie zrobię więcej, tylko będę zajęty walką. Szanowni Państwo, a teraz prezentacja. O, i tak właśnie będziemy wyglądać wszyscy na marszu. Do tego jeszcze ubierzemy czapeczki, kurteczki, proszę Państwa, i będzie cudownie. Wrogowie nasi nie będą wiedzieli, kto jest kim. Będziemy się czuli bezpiecznie, anonimowo i zrobimy swoje. Każdy marsz, który będzie się odbywał, począwszy od Warszawy jako pierwszy, później drugi w Poznaniu, trzeci w Krakowie, czwarty w Szczecinie i kolejnych miastach, oczywiście wedle listy lub innych uzgodnień z zainteresowanymi ludźmi z danych miast. Wszyscy pójdziemy w maseczkach i każdy będzie zadowolony i bezpieczny. No, w tym momencie kończę prezentację, maseczki. Przechodzę do dalszego ciągu naszych działań. Proszę Państwa, dzięki tej masce wszyscy będziemy świadomi uczestnikami i świadomie będziemy na marszu i proteście. Nic nam nie będzie groziło. Dlatego dziś jeszcze raz podkreślam, marsze i protesty zaczną się odbywać w niewielkim odstępie czasu po marszu przeciwko bezprawiu w Warszawie, na które oczywiście też wszystkich Państwa serdecznie zapraszam, jak zarówno zapraszam do śledzenia wszelkich informacji związanych z marszami i protestami przeciwko smugom chemicznym. Zapraszam serdecznie wszystkich, pozdrawiam. Do widzenia.